Cześć Maru. Boże, jak się zgraliśmy w czasie idealnie. Człowieku, jak nigdy, jesteś o czasie. No, dokładnie. Jedźmy w drogę. Byłaś z kokona. 5:35. Ja nie śpię. Nie śpię, nie śpię. Pokaż, że nie śpisz. Siemasz Piotrze. Siema. Siema. Dzwoniłeś? Już tutaj nasz człowiek Marek otwiera, dobra. Także chwila, moment i będzie otworzone. Nie wiem jak to jest, ale zaraz to będzie otworzone. Spoko. O, jak to ciemno, czemu się wyszedłem? To jest jakaś... Ja, jak to tak ciemno. Bo my wiosnego wchodzimy. Ale aż tak nie będzie ciemno. No. Normalnie... Zalekam wieko, kładę kamień na niego. Wieko, raz, dwa. Nieźle, kochani. Po raz drugi w 10-letniej historii zespołu Full Power Speed będziemy płynęli promem. Pierwszy raz takie wydarzenie miało miejsce około 5 lat temu w Świnoujściu, ale tam nie było opcji wyboru. To jest nasza jedyna deska ratunku, żebyśmy zdążyli na dzisiejszy koncert w Kraśniku. Trzymajcie za nas kciuki. Ten prom zaraz odpływa. Za trzecim razem to będzie prom kosmiczny. No i tak się, kochani, porobiło, że załoga wesołego szarana dotarła do miejscowości Budzyń. W tej miejscowości jeszcze nigdy nas nie było. Jutro nastąpi ten spektakularny dzień, kiedy pojawimy się tutaj po raz pierwszy. A na razie lecimy troszkę odpocząć i coś zjeść. Coś zjeść. Pozdrawiamy. Witamy w dniu przerwy. Szanowni. Nie to, że kawior jemy czy coś, zobaczcie, porosta wędlina. Rąbanka. Rąbanka i szynka z przeszkodami. To jest najlepszy. Ale skipce jest dla wysportowanych twardzieli, a nie dla takich emerytów jak my, więc pozwólcie, że sobie go podarujemy. Poćwiczymy troszkę i może pod koniec trasy za parę tygodni nam się to uda. Ja nie wierzę w to, co widziałem i w to, co widzę. Boże, szpę, pajacyki. Bo ci biodro wypało. Ci biodro wypadnie, ty. Gotowy na walkę. No i tak się narobiło, że paliwa nam zabrakło. Stoimy w szczerym polu. Jest godzina 22:36. Mamy co prawda jakieś deski ratunku, ale Bóg jeden raczy wiedzieć, czy zechcą wypalić.
Ale a my w międzyczasie wrzucamy ostatni film na Facebooka, także nie martwcie się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bracie, wachy zbrakło i ogólnie lipa. No, podsumowując dzisiejszą sytuację, przedstawia się następująco. No nie wiadomo, co się stało, że się zatrzymało. Latający cyrk FP Sentona. Podsumowując sytuację. Kolega pojechał do domu, bo rodzi mu się dziecko. U nas zabrakło benzyny. Kamera pada. Telefon pada. Dobrze księdza widać, widzieć. Yeah. Jedzenie ci Olek przywiozę. Ale wtedy był tu sklep muzyczny, a teraz już nie ma. Gdzie Olek kupił sobie płytę Tupaka. No właśnie, bo to jest tak, słuchajcie kochani, że jedni kupują sobie w Kazimierzu Magda Senadówkę, inni Koguta z, prawda, z ciasta chlebowego, a kolega przywiózł ucieczki w Kazimierzu kasety Tupaka. Tak, ale to było w podstawówce jakby. No. I, ale Tupak już żył, jeszcze żył, czy już nie? Nie, już nie żył. Zamordowali go w Kazimierzu i znaleźli jego ciało w Wiśle. Jakaś grubsza impreza. No. Także drugi plan zdjęciowy jest słynna studnia. Studnia, do której podobno wpadł Tupak, jak był mały. I od tej pory złotą wodę daje. A legendę... Koguty złote jajka znoszą. Przepraszam, proszę bardzo. Tak, przepraszam, bo każdy miejsce ma swoją legendę. To jest właśnie, usłyszeliście legendę związaną ze studnią w Kazimierzu, którą przedstawił wam nasz legendarny przewodnik Aleksander. W tym sklepie właśnie kupiłem tą kasetę, nie? W tym sklepie. To on już chyba od XIII wieku tu jest. Będziemy grać w grasketball. Co to za gra? To jest koszykówka na trawie, człowieku, co jest potrzebne. Piłka, trawa i kosz! I lecimy! Proszę bardzo, murawa utrzymana w bardzo dobrym stanie. Lepsze niż na stadionie narodowym. Człowieku, zobacz. Widziałeś? To prawdziwe, uliczne, to jest... Ameryka. Grasket street. Ja to demonstruję dwutakt w grze grasketball, a zatem... Proszę Państwa, lewa noga jest z przodu. Wykroczna. Jeden, dwa i tu wychodzimy do... Lewą ręką, jak ładnie, proszę bardzo. A z prawej strony zaczynamy. Prawa, lewa, rzut o deskę. I oby było dobrze. I tak, proszę Państwa, tak samo jak w ulicznej koszykówce czy w klasycznym basketbolu, tutaj istotnym elementem jest trafianie w czarny tutaj w kwadracik, wtedy piłeczka daje dużą szansę, że padnie do tego oto pięknego kosza. A to jest klasyczna uliczna koszykówka, zobaczcie tylko dookoła. Jestem jak Kobe Bryant. Ja widzę, że ty chyba średnia z koszykówką, co? Za mały. Za mały, tak? Za mały, rosły. Proszę Państwa, takie warunki dają nam jeszcze jeden bardzo istotny element. Otóż parkiet nigdy nie zostanie uszkodzony. Nie można spać. Ziemiożyzna. Można sadzić! Można sadzić! Można sadzić! Można sadzić! Ja to poukładałem. To jest moja bluza. To ja położyłem tutaj tą czapkę, a to nie ja układałem. Prawie jak ten. To ja. Moje, to ja. A to nie ja układałem, to nie jest moja robota. Nie, moja jest moja robota, ja się do tego przyznaję, jestem z tego dumny. Niektórzy mówią, że to jest choroba. Ja uważam, że to jest bardzo przydatne w życiu, nazywa się pedantyzm. Przy dużym nasileniu bywa szkodliwe, ale myślę, że to jeszcze nie jest duże nasilenie. To jest takie ja sam raz jeszcze. Znośnie. Daj, bo muszę wepchnąć swoją bluzę. To kolega to szybki pasji. Nawet jeśli nikt nie wierzy, nadajemy dziś schodzierzy. Bardzo dużo kawa. Kawa jest ważnym elementem każdego nagrywania różnych rzeczy. Może być to płyta, może być to też nagrywanie filmu, a może być to różne rzeczy, po prostu można nagrywać, ale zawsze kawa. Kawa i nagrywanie równa się dobre. Fakt jest taki, że nie wszyscy piją kawę i nie walą herbatę albo wodę mineralną. Warunki akustyczne. Nie mogę tego skomentować. Nie, brak mi słów. Jest kopyto. Jest moc. Ogień. Dużo dobrych rzeczy się tutaj dzieje. Serdecznie Wam dziękuję.
To masz to cały czas nastawione? Ja tutaj robię dwupy do tego? Tak. Dzisiaj nie będę mówiła żadnych głupich rzeczy. Dzisiaj jestem poważną wokalistką zespołu Full Power Spirit. No i widzisz, mówiłem ci, że jak jesteś spokojna, to nikogo to nie interesuje. Jestem spokojna, bo jestem skupiona przed koncertem. Jasne. Teraz odpijesz moją wodę, nie gazowaną? Nie, nie. Przeszkadzaj mi w skupieniu. Jestem filmowana poważnie tutaj, naprawdę. Już pomyślałeś o czymś głupim, ale co zrobić? Przestań, schowaj to! Serdecznie w naszej telewizji Full Power Spirit on Tour. Dziś gość specjalny Łukasz. Łukasz, który ma ksywę? Ogór. Ogór. Łukasz, czym się zajmujesz? To jest twoją największą pasją. Moją pasją jest w ogóle taniec, rozrywka i w ogóle też modlitwy i chodzenie też na pielgrzymki. Jasne, ale dziś pokazałeś nam, że tańczysz. Że tańczę dla Pana Boga, dla Was, dla wszystkich. Kto tańczy, modli się dwa razy.
Łukasz, to było super. A powiedz, jak się czułeś na scenie razem z nami przed taką dużą publicznością? Jak zaśpiewaliście mi Ogórek, na przykład tą piosenkę Ogórku, miałem łzy w oczach, ale bawiłem się naprawdę super, że mam tyle fanów i was i w ogóle jestem bardzo szczęśliwy. Łukasz, chciałem ci powiedzieć, że jesteś tak na maksa prawdziwy, stary, że jesteś autentycznym facetem, który wierzy w to, że Pan Bóg dał mu talent i robi wszystko, żeby z tego talentu jak najbardziej skorzystać. Dokładnie. I teraz, Łukasz, przybijmy sobie naszego żółwia. To jest, kochani, Łukasz. Łukasz a.k.a. Ogór, którego mogliście zobaczyć w dzisiejszym odcinku Full Power Spirit on Tour. Teraz Łukasz, pozdrów Full Power Spirit. Pozdrawiam Full Spirit ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich w ogóle i najlepszego właśnie, który mnie zapowiedział i cały zespół właśnie Spirit. Dziękuję bardzo wam. Jesteście super. My też dziękujemy. To był Łukasz a.k.a. Ogór. Mówili w telewizji, w TVE, nie w Polsacie i w telewizji Polskiej, że będzie padać, a nie pada. I co? Ty wiesz co? Co przegrywać nic nie woli, to tylko powiedz się tam dziwo. Oko za oko, w żyłach pulsuje krew, agresja rodzi przewodnicy całą wszystkim. Ty wiesz co? Co przegrywać nic nie woli, to tylko powiedz się tam ludzi do krew boli. Myślę, że na jutro będziemy Full Power Spirit Double Blast. Cii! Siemaneczko. Siemaneczko, witam w PSW. Witamy, witamy, to jest nasz człowiek, Marek. To jestem ja. Ja się z tym człowiekiem uczyłem. To jesteśmy my i nasze wszy, jo. Ty, my się uczyliśmy, studiowaliśmy razem. Studiowaliśmy. Ile to było lat dawno temu? To było strasznie dawno temu, byliśmy młodzi i piękni. Tak. A tak. Przez ile tobie to zostało tylko i ja jestem nadal piękny. Pozdrawiamy. Baczność! Głośnik! Pozdrawiamy pielgrzymów z Polski. Niedziela, Miłosierdzia Bożego, Chrystus Siewodziński, FPS on Tour. Dobrze, to zagraj mi coś tutaj. Dobra. Rozstroiłeś mi gitarę w czasie koncertu. Nie mogę. Przed opuszczaniem mieszkania sprawdź, czy wyłączyłeś elektryczne urządzenia grzejne. Dziękujemy, pozdrawiamy. Proszę. Weź pokaż pilot. Proszę państwa. Chodźmy do światła. Proszę państwa, oto pilot. Nie wiem czy... I tak, tu jest do góry. W prawo to jest In Sang Hyung. Sinzang uns ang yong. Tak, po prostu. To jest szczyt technologii. Szczyt technologii, to jest najnowsza generacja w ogóle pilotów. Witamy serdecznie wszystkich konkursowiczów. Witamy serdecznie wszystkich konkursowiczów. Aha, ja teraz... Ja! Tak, ty miałeś od razu wjechać, wiesz, że niby tak ogarnięci jesteśmy. A, rozumiem, czekaj. Ja mam bardzo fajnego reżysera Pawła, który doskonale wie, czego chce i super. Niezwykła rola w tyle dysku. To jak laski w reklamach. Stasia noc minęła w przestaniale w ogóle. Graliśmy dzisiaj, graliśmy w bierki przez jakieś od godziny 12 do 3. A potem pomiędzy 4 a 5 był grany Chińczyk. Także w ogóle świetnie. Bardzo fajnie się spędza czas w Podlasce tutaj. Podlaskiej. Jesteśmy uczuleni bardzo. Przepraszam, no to cały dzień już. Plecy bolo, jestem Ola. Essen, Essen. Lubię szkapałkę. Lubię, bo jestem pikon. Lubię ziemniaki i pire. Tak. Aha, właśnie tak. Sprawdź to, chłopak. To jest fakt. Że bym sobie coś zjadł. Miejskiego jeden. Ale tak? Teraz jeden. Nie ma co. Więc łap to ziom. Potrzeba zjeść schabowego, mój kolego. Bądź pewien tego. Telewizorek. Dawno nie wiedzieliśmy takich rzeczy. No ale
Pierwszy dzień z telewizorem. Będzie cudownie. Filmy, programy, sport. To wszystko w jednej małej... W jednym małym pudełeczku. Proszę bardzo. Jak tylko to wrzucicie, to wam zrobię krzywdę. To się mówi dopiero hardkorowa deska. Wręcz kiełbasy świat. To jest kiełbasiany jad. Dziękuję bardzo! Pozdrawiamy DJ Ajka, naszego ziomka Piotrka, który często wjeżdża na Majka. Yo. Yo.